Cześć, tutaj VDR. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Zagrajmy World of Tanks. Tym razem przejadę się T-34, czyli 8. tierem amerykańskim premium czołgiem, który dostaliście pewnie, jeżeli nie dawaliście go oczywiście wcześniej, to dostaliście go jako premium przy patchu 7.2, chyba z tego co pamiętam. Bardzo fajny czołg do zarabiania. Mam na nim zamontowane szybsze celowanie i stabilizator, bo według mnie największą jego wadą jest to, że strasznie długo skupia się celownik, naprawdę długo trzeba czekać, żeby mieć pełne skupienie. No i jak widzicie na dole jeszcze wysokooktanowa benzyna, która poprawia prędkość obrotu i prędkość obrotu wieży. No nic, jak widzimy jestem tutaj top tierem, czyli powinno być całkiem nieźle, jeżeli jakoś bardzo szybko nie zginę. Nigdy nie jeżdżę tutaj na południe, na tej mapy, bo tam powinno się raczej bronić za tym zakrętem przy G9 i nie wierzę za niego, bo zwłaszcza jak jest tyle artylerii, to można dostać szybko po głowie i zginąć, nie przydając się drużynie. Dobrze, chłopaki trochę pchną, mam nadzieję, do zdrowia takie miejsce, gdzie stanie nie jest najmądrzejsze. Zwłaszcza, że czołgi nie mogą do nas strzelać, to jeszcze artyleria może nas trafić łatwo z góry. No, puśćcie mnie tutaj. Dobra, to 43 do przodu. Prawdę po lewej, jakby się nie martwimy. Dobra, co by tu zdjąć na szybkości. Fajnie, że odjechał. Niezły strzał. Dobra, zjeżdżam na dół, schowam się w drzewkach tutaj przy górce. Tam artyleria nie ostrzela. A do tego jest fajny dosyć kąt do wyjeżdżania i wsadowania obrażeń amerykańskimi czołgami. Dobra. Fałka. Typ. Czekaj, co tam jeszcze się czai za rogiem. Coś pewnie jest, jeżeli nie, no to tutaj powinniśmy mieć dosyć łatwo. Ten Ferdek za mną. Czy powinniśmy się nim tam zająć? Nie wiedzie nam tutaj na tył. Dobra, zobaczymy, co się tutaj dzieje. Lew. Okej. Okay. Wie, że nie przebije, więc będzie jakoś pomoczyć. Jest, dobra. Teraz następny, jego kolega. Mało, pomału. No to jest dobre miejsce, bo wyjeżdżając wystawiamy tylko wieżę dzięki tej górce. Ach, ten wypadek trochę za daleko wyjechałem, ale też mu zadałem obrażenia, więc nie jest źle. Fajnie, jakby mi tutaj ktoś pomógł, bo jeżeli oni na mnie przeszarżują, no to może być kiepsko. Najlepszy możliwy scenariusz to właśnie taki, że oni będą tam się wychylali pomału i strzelali mi po prostu w wieżę, tak jak teraz. Aj, no właśnie mówię. To jest niecelność tego działa, on się strasznie długo skupia i takie strzały bez skupienia często robią w ziemi albo gdzieś w kosmosie. Nie wiem co robi ten lew, ale tu też uszkodzę. Może się uda go podpalić w ogóle następnym razem. A jak się zaczyna palić lew, no to już jest po Filipku. Zresztą ja sam nie wożę gaśnicy w T-34, jak dzisiaj mam tą benzynę. I to powoduje, że czasem raz na kilkadziesiąt bitew się spalę po prostu, no bo... Ale opłaca się chyba, mam takie wrażenie, że bardziej opłaca się wozić tą benzynę, bo właśnie jestem bardziej ruchliwy niż gaśnicę. I tak na tym czołgu bardzo trudno jest wyjść na minus, nie oszukujmy się, nawet w tym momencie, kiedy gram bez premium. Fałka troszkę mnie tam denerwuje, już nie powinna stanowić problemu, może teraz. Dobra, po niej. Lorraine. Że tutaj jest, zawsze coś tam pomoże. O, lew próbuje szarżować. Teraz dałem strzał na odmulenie. No, chodź tutaj, chodź. No, o, super, może odpalimy. To musiał poczuć. Drugi lew na wykończenie, ale im powinien się nie zająć. 5 do 6, no już południową flankę straciliśmy. Jak widzicie, ten czołg, który tam jest, to wyjechał strasznie daleko. Bez szans jest, jeżeli on za dobrze ustawieni, to żaden atak tamtędy się nigdy nie uda. No, lew ma uszkodzony Amorak, więc nie będzie już raczej problemu z nim. Tak, no bez jaj. Naprawdę gąsienice? No nic, za chwilkę powinienem wykończyć i będzie trzeba wracać do bazy, bo to wygląda kiepsko z tamtej strony. Nie zdążymy tutaj przyjąć i skapować. Dobra, zawracam i pędzę do bazy.
Może ten lek mi trochę pomoże. Fajnie, gdyby on się wrócił, a jedzie do przodu niestety. No, to jest podstawowy błąd wielu ludzi grających w tą grę. Widzą, że w naszej bazie ktoś jest, to oni zaczynają jechać, żeby zająć bazę przeciwnika. No, nie są w stanie tego zrobić w tym momencie. No, przeciwnik jest już na E8 i nie ma po prostu opcji, żeby wrócić, prawda? To do tego jeszcze to jest Polak. Niestety. No nic, zobaczę. Nie mam dużo HP, ale może coś tam uda mi się ugrać. Zresztą, dodatkowym plusem powrotu do bazy jest to, że za dymowanie kapa jest bardzo duża ilość expa i bardzo duża ilość kredytów. Dlatego opłaca się to robić. Dobrze, że Lorraine ze mną wrócił. Spróbujemy tutaj z tego balkoniku coś zdjąć. O, już zaczęło się kapowanie. Pantera 2, dużo HP. Więc może uda się na nim ukąsić. Tak jest. Kap zdjęty. Przymyczuję zapewnie. Tam na pewno coś jeszcze jedzie. Ale to pomału, pojedynczo. Lorraine trochę pomaga. Jeszcze jeden strzał. Pantera. Fałka. Tutaj nie żyje, to będzie ciężko. Będę musiał się sam toczyć za chwilę. Zanim będę widział tych czołgów, które tam są właśnie. No i widzicie, Bender pisze cap fast i uważa, że zdążą to skapować. No, nie ma takiej opcji raczej, żeby zdążyli to skapować. Zwłaszcza, że tam są czołgi jeszcze przeciwników, a u nas w bazie nie ma nikogo. Teraz odpisuje, że lew to nie F1. Fajnie, tylko że jak zacząłem wracać, to on był bliżej bazy ode mnie. Niestety. No więc już ktoś kapuje, ja nic nie widzę, więc trzeba powiedzieć, przy tych skałkach może spróbuję się schować. Zobaczymy. O, jest Pantera. Dobra, tą lampułkę. Weszło jak masło, przeciwnik oberwał. Pancer 4. To ma mało HP, no ale niestety muszę na niego poświęcić ten strzał, żeby zdjąć po całym kapa. Strzała burzącymi, ewidentnie. A przycelujemy, jest. O, jeszcze tam coś jest. No właśnie, o tym mówię. Dalej się strzela nasz chatek w ich bazie, a oni sobie po prostu zwyczajnie kapują. No i nic nie jesteśmy w stanie w tym momencie zrobić. Gdyby mnie tu nie było, no to jest gra przegrana, prawda? O, jeszcze jeden czołg. Już przesada. No a teraz tą Panterę spróbuję zdjąć, żeby mógł sobie tam bliżej podjechać. O, no, chyba nie strzeli do mnie. Prawda? Jeszcze jeden czołg. Gazem, 70%. O, jest, fałka. Żeby się tylko nie chowała za wrakami, to będzie dobrze. Całkiem nieźle. Wystawi mi dupkę. Wystawi, tak. O, i do widzenia, dobra. 15-13, jak widzicie, powrót do bazy to jest zawsze dobry pomysł. I co? No tak, stary, naprawdę ugrałeś tą grę zdecydowanie. 6 zabitych. 86 tysięcy kredytów, tak jak mówiłem. To jest za obronę bazy jest bardzo dużo kredytów i bardzo dużo ekspert. Gram w tym momencie bez premium, więc 86 tysięcy kredytów to jest naprawdę dużo. No, to co widzieliśmy, 6 czołgów zniszczonych, 2 uszkodzone i specjalista, stalowa ściana i obrońca. Świetna gra, naprawdę, naprawdę warto ten czołg kupić. Jeżeli zastanawiacie się nad jakimś premium tankiem, to zastanówcie się właśnie nad T-34, bo to naprawdę dobry czołg. Chyba, że go macie po prostu w garażu, no to używajcie go i zarabiajcie kredyty. Dobra, to tyle w tym odcinku i zapraszam Was na następne, gdzie przejadę się najprawdopodobniej ISM 8 albo ISM 4, który mi ostatnio dość sporo gra. Dobra, dzięki, na razie, cześć.